Witam wszystkich i zapraszam na Zagrajmy w chodzenie po tachach. W ogóle nie wiem, czemu zadawali sobie trud z tym uważaniem na punkty widokowe, odkąd po wczytaniu dowolnego save'a można przenieść się od razu automatycznie. Nie wiem, jakim cudem do biura asesyńskiego, jednak co tam. Na początek małe ułatwienie gry. I w zasadzie... Nie, najpierw przywitajmy się z tym panem asesynem, którego mieliśmy odwiedzić. Tak, altar na dół. Zawsze na dół, nigdy w górę. Z wyjątkami. A, Altai. O, ten koleś zajmuje się książkami, nie grunkami. I też ma ten miecz. Al-Mu'allam has ordered the execution of Ganyed de Naplus, and so here I am. What can you tell me about him? He is the Grand Master. Witaj, panie dziadku. And surely keeps his quarters in their district. Beyond that, czy tak będzie wyglądać altar za kilka lat? Kilkanaście. See what you can learn from the people. Tell me where they gather and I'll see what I can find. The public gardens north of here, or what's left of them, are as good a place as any to begin. There's an abandoned market northwest as well that merits watching. And Maria of Jehoshaphat's church to the west remains a popular meeting place. These three locations should be sufficient for your needs. I appreciate the information, Rafik. It will be put to good use. See that it is. Okay. To chyba dość, jeśli chodzi o te informacje od niego. Teraz czas zająć się bardzo urozmaiconym poszukiwaniem rzeczy, ale jak zauważyliście, jeśli kogoś to obchodzi, mamy kilka nowych rzeczy, to zróbmy. Oprócz tego. I tego. Mam flag challenge. Nie chcę bawić się flakami, zatem nie. Mamy to. Chcę zrobić to. Mamy jakiegoś challenge'a z zabijaniem. To w czym jesteśmy chyba dobrze. A przy okazji jeszcze oprócz standardowego grindowaniu na tych na punktach widokowych zrobiłem tak, że znaczy zrobiłem, zabiłem chyba dwóch templariuszy. Nie wiem jakim cudem gra to pozwala, odkąd właściwie można rzec, że skazali altara za próbę, jawną próbę zabójstwa jednego i czemu nie skazuje nas za to, że latamy po miastach i zabijamy sobie losowych rycerzy tego zakonu, ale nie czepiam się za bardzo. W każdym razie, tak, minąłem jakieś jeszcze inne zadanie, nie wiem co to było... coś z strzelaniem z łuku? No, w każdym razie dojdziemy do niego. Dzisiaj chcę zrobić coś innego, coś nowego. Coś nowego w znaczeniu, że nie chcę tylko latać i podbierać ludziom różne sakiewki. O, flaga, genialna. I idę w kompletnie złym kierunku, uwaga na to. A przy okazji to miasto nie nazywa się... Jakim celem idę w złym kierunku cały czas? Okej, okay, teraz idę w dobrym. Wszystko jedno. To miasto nie nazywa się... Akra, tylko Akka. Przynajmniej tak Whiska stwierdzi, a jeśli on się myli, to... idźcie i hejtujcie jego kanał. I... Akka, z tego co mi wiadomo... Tutaj, uwaga, uwaga, wielka cenna... anegdota historyczna, była ostatnią twierdzą krzyżowców, jaka padła. I wraz z jej upadkiem krzyżowcy właściwie nie mieli miejsca bytu. Chociaż nie wiem, po co by mieli miejsce mieć bytu w pierwszej kolejności, ale co tam. Tak wiem, na pewno was też raduje to sprawdzanie mapy, bo tego lubię wam tak bardzo często pokazywać. Jednak niestety w tej wspaniałej grze zechciano zrobić jakiś durny kompas zamiast porządnej mapy i trzymajmy się tego sprawdzania. Nie tutaj. Mam nadzieję, że to coś dobrego, odkąd biegnę do tego badziewia już, nie wiem, 2 minuty. Okej, okay, uwaga, mój główny wróg w tej grze, żebraczka. Okej, okay, zobaczmy. Mhm. Have you come to end my misery? Nie. Tak, tak, no? Przyszedłem. Al-Mu'allim is more compassionate than I thought. Could you help me then? A knight of the Hospitalier is after me. If you could eliminate him, you would do a fellow...
a real honor. I've been here in Akkar since the Crusaders were laying siege. I can give you the most important dasz mi punktów honoru. No, mów, mów. Za 2 punkty honoru mogę... nie wiem... przynieść ci świeżą bułkę? No, czemu? Czemu mnie nie lubisz, panie? Patrz, mogę się do ciebie przytulić w taki sposób. Czy to cię irytuje? Czemu to go nie irytuje? Irytuje go bieganie, a nie macanie. Dziwne. W każdym razie, mamy kogo zabić. Mam na to licznik, żebyśmy się nie pogubili. O, cześć. Co tam u ciebie? O, ty jeden niedobry! Papa. Miłego lotu! Czemu gra usilnie mi pokazuje na dół? Okej. W porządku? W którą stronę mam iść, żeby kogoś zabić? Muszę iść tam. Zatem to zróbmy. A, oni mnie nie lubią, ale walcz ich. Tak, jak widzicie, nie wiem czemu nie rzucają się ze mną w pogoń, mimo tego, że mam to czerwone oko śmierci. Nie. Ale nawet jeśli by mnie zaczęli gonić, to za ratowanie tych wieśniaków i mnichów, nie wiecie czemu, w opałach dostaję grupy tych ludzi, którzy zawsze będą powstrzymywać moich ścigających mnie strażników, nie moich strażników. Jesteś krzyżowcem? Nie, nie jesteś krzyżowcem. A, mam cię zabić, okej. Proszę bardzo, pani żebrak, może pani ograbić jego zwłoki. Na pewno ma coś cennego. Okej, to było szybkie i dosyć mało spektakularne. O no. Ja wiem, że ładnie biegam, ale to nie znaczy, że jestem asasynem. Come on! A ty, co to było za broń? Aha. Muszę przyznać, że to... te kontry są jednym z ciekawszych elementów tej gry. Okej, już? Małe pytanie. Skoro niebezpiecznie jest dla ciebie łazić po ulicach Akki, to jakim cudem tu przylazłeś? Bardzo dobrze, że napotkał właśnie Altara. Kolejny cel. Dobra, myślałem, że to będzie jednorazowa wycieczka, ale proszę, rozwinęło się i... teraz mamy intrygę na miarę, nie wiem, Baldur's Gate. Zaraz okaże się, że musimy zdjąć jakiegoś rycerza Irenikusa. Dzień dobry. Naprawdę, czy ten koleś nie umie skakać po dachach? Może on nie jest prawdziwym asasynem? Może na końcu okaże się, że muszę go zabić, bo tego się potrzeba po takiego? It's done. He's dead. Oh, I am extremely grateful. So, here is what I know about Garni de Naplus. Nie, 4 punkty honoru. Już. Garni let his patients roam the halls of his fortress. No one, save scholars, may enter his personal workspace and the rooftops are guarded by archers. I'm sure this information will help deliver Garni to the gates of hell. Okej, byłoby lepiej, gdybym słuchał to, co on mówi, a nie poszedł po słone paluszki, jednak... powiedzmy, że moja wyprawa także była owocna. Mamy teraz... nie wiem... musimy mam wybór. Wiecie co, zrobimy to. Zrobimy te... to zadanie z łucznikami.
cokolwiek to jest. Jestem bardzo ciekaw, jak to ma wyglądać, odkąd nie możemy nosić przy sobie żadnego łuku. No chyba, że coś pominąłem, ale... Dobra, moja wiedza o tej grze jest bardzo nikła, ale nigdy... Nigdy u diabła... Dobra. Nigdy u diabła nie widziałem altara z łukiem. To jest dosyć ciekawe, odkąd jest asasynem. Najwidoczniej tak to działa. W tej dzielnicy. Okej, długo jeszcze tam biec? Całkiem długo. Nie, nie, proszę pani. W ogóle, grając to samemu, to znaczy grindując, naszło mi taka ciekawa myśl. Dlaczego u diabła nie mam tutaj klawisza skradania się? To jest bardzo interesujące pytanie, myślicie? To jest takie, nie wiem, mamy tego asasyna, mamy się skradać i nie mamy... Znaczy, mamy się skradać, mamy być subtelnym zabójcą i... Jednakże nie możemy kompletnie się skradać. Ani kryć się w cieniu, nie mamy tylko budki. I to wszystko. Do not listen to their lies. Poisonous words meant to sow the seeds of... Jakiś pan prorok, który mówi dosyć popularne rzeczy, zważywszy po jego widowni. Czyli pewnie coś o końcu świata i szatanie. Czy to był... Nie. Wszędzie widzę templariuszy i nigdzie ich nie ma. Chciałbym zabić ich więcej. Nie, dostałbym coś fajnego. Na przykład miecz plus 2. O, widzę kolejnego pana. Tak, skacz tam! Leap of Fate! To będzie Leap of Fate, bo nie ma ksiana. Właśnie, skacz w dół, dziękuję. Co masz dla mnie? You must do this without being seen. Should you be discovered, they'll sound the alarm and you'll be forced to try again. Aha. Zatem o to chodzi z miarczerami, dobra. Łapię. Znaczy, nie wiem, że chodzi coś... Nie wiem. Coś o strzelanie z łuku, a to musimy po prostu tych użytkowników wykończyć. Może potem zdobędziemy własny łuk. Kto wie. So... Czas zabić łuczników. I zrobić to po cichu, w czym jestem bardzo dobry. Mamy ich dwóch. Nie wydaje się zbyt trudne, jak na razie. Okej, jeden załatwiony. Czy to jest ten? Chyba nie. Chyba na niego nie patrzę. Nic nie widzisz? Oj, odwrócił petynę. Właśnie, zajdziemy go po cichu. Stoi w dosyć niepopularnym miejscu. I teraz też. Do diabła. Dobra, poczekam chwilę, aż on sobie odwróci się w przeciwnym kierunku do mojego. Come on. To także nie było trudne. Chociaż domyślam się, że pewnie wraz z miastami będę mieć ich do zabicia więcej i będzie to dokonywane w trudniejszy sposób. Gdzie był ten dziad? No serio. Okej, chłopie. There we go. Well done, Altair. With those archers dead, I can be about my business. Take this. It's some sort of work order for repairs to Garnier's hospital. Perhaps it'll be of use to you. Brawo. Świetnie. Dobrze, że tylko dwóch uczników rozpoznało ciebie i nie zawiadomiło swoich zwierzchników o...